Witam Was serdecznie. Tak jak zapowiadaliśmy, jesteśmy w Wilkowicach. Przyjechaliśmy tutaj w trójkę traktorami na kołach w czwartek wieczorem. Dzisiaj mamy piątek, więc jeszcze się tu wszystko ustawia, jeszcze się organizuje. Dla zwiedzających jest sobota i niedziela, więc jest to takie szykowanie dzisiaj. Tutaj przede mną dwa arcyciekawe silniki. Pierwszy, chyba ważniejszy dla większości nas, Polaków, Ursus. Zobaczcie, to jest motor Ursus. Będziecie mogli go zobaczyć w trakcie pracy również. Silnik żarowy jest tutaj takiej konstrukcji z silnikiem, z głowicą żarową. Będziecie mogli go zobaczyć w sobotę i w niedzielę w Wilkowicach w trakcie pracy. A oprócz tego także ciekawy Ort Bulldog, czyli silnik stacjonarny, można powiedzieć Lance tej serii HL. Silnik tego Lanca posadzony na postumencie, który służył za silnik stacjonarny. Ale to nie koniec perełek, mamy też Titana tutaj do prezentowania i to są wszystkie wspomnę eksponaty tutaj w sektorze silników stacjonarnych, czyli to, co taką jest specjalną wystawą, ale dopiero się organizującą. Będzie tutaj i Szerniawa, i Muzeum Skoniczkowej i jeszcze wielu innych wystawców. To jest też Titan 1020. I te wszystkie tutaj eksponaty, które widzicie, te wszystkie, czyli ten silnik Ursus, Ort Bulldog, Titan, Fordson, Ursus półgąsienicowy, ten C45G, którego już pokazywaliśmy na kanale, a także kilka innych, tutaj tego Lanca z tyłu, to wszystko z kolekcji Bulldog Service z Bielska-Białej, ale kolekcjonerów tutaj dziesiątki, nawet ponad setkę kolekcjonerów, myślę, którzy zaprezentują łącznie około 300 eksponatów. Będzie także do zobaczenia wszystko w ten weekend. Pogoda na razie dopisuje, miejmy nadzieję, że tak zostanie. Troszkę tu jest pustawo, mimo że już niektóre sprzęty tu wcześniej były, bo wyjechał w tej chwili taki rajd do Osiecznej dla uczestników, ale wszystko tutaj będzie do obejrzenia w ten weekend. Będą pokazy, będzie traktor pulling. Tam już daleko w tle może widać, jest wóz ze snopkami, jest mocarnia warmianka rozstawiona, także różne tutaj atrakcje będą, więc każdy, kto nie obchodzi się obojętnie z jakimkolwiek sprzętem i benzynowym, czy też diesla, czy jakimkolwiek innym tego typu, to myślę, że powinien tutaj chociaż raz w życiu poznać klimat Wilkowic i myślę, że już tutaj zostanie na lata. Ja mogę osobiście powiedzieć, że w przyszłym roku będzie 20 lat, jak tutaj na ten festiwal przyjeżdżamy z tatą, także do zobaczenia, myślę. Informacja też jeszcze na koniec, bo pewnie jest parę osób zainteresowanych. Jest na 99, myślę, procent już teraz tato będzie w sobotę tutaj przez kilka godzin w okolicach naszej 40, która jest na stanowisku 340, takim łatwym do zapamiętania. Także pozdrawiam, do zobaczenia.